co do ulicy Wilsona i do budowy pasa rozruchowego włączenia, który ułatwi właśnie komunikację z centrum miasta, z Aleją Jana Pawła II, fragmentem drogi krajowej nr 46, to tutaj zabrakło de facto 3 dni, byśmy mogli zakończyć pracę i już do tego nie wracać. Bo przypomnijmy, że oprócz budowy tego pasa włączenia, to jeszcze uzupełniona była infrastruktura dla pieszych i dla rowerzystów. Cóż, no zima ma to do siebie, że niezbadane są jej wyroki, stąd trzeba było zabezpieczyć ten plac budowy. Jak tylko to było możliwe, ułatwić poruszanie się w ciągu Alei Jana Pawła II, ale cały czas musimy mieć na uwadze, że jest to plac budowy. Most na Legionów, przypomnijmy, budowany od podstaw, analogiczny, identyczny do bliźniaczego stojącego obok, wymagał przebudowy, budowy od podstaw, bowiem nośność była ograniczona, a obsługuje m.in. tereny specjalnej strefy ekonomicznej. Prace przebiegały sprawnie i tak naprawdę kierowcy już nie widzą wielkiej różnicy, bo mogą po górze się poruszać, nie ma zwężki, nie ma żadnych utrudnień, mamy ruch w obie strony. Góra gotowa, a prace jeszcze trwają na dole pod mostem, prace wodne, które są konieczne do realizacji, dlatego też dla kierowców inwestycja jest już zakończona, dla nas jeszcze chwilkę musi potrwać. Droga wojewódzka nr 908, tutaj mówimy o jednej z największych inwestycji, tych, które są realizowane i będą realizowane, jedna z najbardziej strategicznych. I choć widzimy, że praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby już móc z tego nowego odcinka korzystać, to jednak prosiłbym jeszcze o kilkanaście dni cierpliwości, dlatego że choć tego nie widać, trwają tam jeszcze prace wykończeniowe związane z odwodnieniem. Nie można bezpiecznie dopuścić ruchu, kiedy to odwodnienie będzie w pełni sprawne, dlatego też wykonawca jeszcze te prace realizuje i do momentu ich zakończenia musimy poczekać na to, aby oddać mieszkańcom do użytku całość.